Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Na samym początku bardzo gorąco pragnę powitać wszystkich pielgrzymów bez wyjątku, a w szczególny sposób witamy pana posła Piotra Szeligę z Biłgoraja. Witamy go wielkimi brawami. Pragnę powitać teraz poszczególne koła rodzin Radia Maryja. A więc witam koło Radia Maryja z parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny ojców franciszkanów z Zamościa. Terenowe biuro Radia Maryja przy kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Mikołaja ojców redemptorystów w Zamościu. Koło przyjaciół Radia Maryja z Tomaszowa Lubelskiego. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Terenowe koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. Koło przyjaciół Radia Maryja przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku. Grono przyjaciół Radia Maryja z parafii Suchowola koło Zamościa. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z koła przy parafii Świętego Józefa w Świdniku. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Trójcy Świętej Ojców Reformatów w Jarosławiu. Pielgrzymkę z parafii świętego Wawrzyńca z Żółkiewki, pielgrzymkę z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli, koło przyjaciół Radia Maryja pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu, biuro Radia Maryja przy parafii świętego Jerzego w Biłgoraju, koło przyjaciół Radia Maryja parafii świętego Jacka w Płoskiem, koło przyjaciół Radia Maryja z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Łukowej koło Biłgoraja. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Obszy. Pielgrzymkę z parafii świętego Pawła Apostoła z Gdyni. Pielgrzymkę z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i parafii świętej Trójcy w Leżańsku. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju. Koło przyjaciół Radia Maryja przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie oraz rodzinę Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bolesnej Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Drodzy pielgrzymi, witamy wszystkich na Jasnej Górze Lubelszczyzny, w jedynym miejscu na świecie, gdzie miały miejsce udokumentowane i uznane za autentyczne objawienia świętego Antoniego. Przeżywamy obecnie jubileusz 350 lat tychże objawień. Rok obecny jest szczególnym rokiem. 8 maja pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore rozpoczęliśmy wielki jubileusz, rok jubileuszowy, aby na nowo niejako przywrócić pamięć o Jasnej Górze Lubelszczyzny i Jasnej Górze Wschodu. W szczególny sposób w tym roku wspominamy największą tragedię, jaka się dokonała tu na Jasnej Górze Lubelszczyzny 20 czerwca 1950 roku. Opisał to dokładnie nasz współbrat, nieżyjący już, ojciec profesor, ojciec Filip Płaza. Kiedy wyszedł z więzienia, w kronikach klasztornych napisał w ten sposób. Dnia 20 czerwca 1950 roku o godzinie 2:30 po północy wtargnęli do klasztoru funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Lublina. Wszyscy zakonnicy zostali zbudzeni, spisani i aresztowani. Odprowadzono ich do biblioteki, gdzie pod wartą siedzieli do rana. Byli to następujący nasi ojcowie. Ojciec Alfons Śmigiel, wikary klasztoru. Ojciec dr Julian Kędzior, profesor gimnazjum i dyskret klasztoru. Ojciec dr Edward Sokołowski, profesor gimnazjum. Ojciec Adam Miller, profesor gimnazjum. Ojciec Tytus Sokół, katecheta w gimnazjum. Ojciec Kolumban Kawa, katecheta szkoły powszechnej. Ojciec Filip Płaza, profesor gimnazjum i piszący te słowa. Brat Symforian Błaszczak, kowal. Brat Rafał Tetera, zakrystian. Brat Sergiusz Gąska, ogrodnik. Dołączono również do nich po jakimś czasie
mieszkających w budynkach szkolnych, ojca Jana Duklana Michnara, dyrektora gimnazjum, ojca Paschalisa Węgrzyna, profesora i sekretarza gimnazjum, brata Protazego Jeremę, opiekuna internatu. Był to, kochani, jedyny taki przypadek w całej Polsce, gdzie wtargnięto i aresztowano wszystkich zakonników, sanktuarium opieczętowano, permanentnie przez dziesiątki lat niszczono, aby zatrzeć pamięć o nim, aby znikło ono niejako z mapy polskich sanktuariów. Nazwa Jasna Góra Wschodu albo Jasna Góra Lubelszczyzny nie została nadana tutaj przez zakonników, ale to wierni pielgrzymujący z najdalszych okolic tutaj taką nazwę nadali. Nie chodziło wcale o konkurowanie z Jasną Górą Częstochowską, z tym sanktuarium, gdzie bije serce narodu, ale nazwa ta ukazywała, jaką rangę miała Radecznica i to sanktuarium. Miejsce, do którego przez wieki przybywały piesze pielgrzymki z Warszawy, Częstochowy, Lwowa i z wielu innych odległych miejsc. Miejsce, które na uroczystościach antoniańskich gromadziło nawet ponad 70 tysięcy pielgrzymów. Dziś, kochani, wspominamy te wydarzenia w rozmowach niedokończonych o godzinie 21:30. Będzie występował świadek, ojciec ksiądz profesor Józef Krukowski, który był świadkiem kasaty. Był uczniem liceum prowadzonym przez ojców Bernardynów i był naocznym świadkiem tego, co wówczas się wydarzyło. Zachęcamy zatem również do słuchania rozmów niedokończonych, które będą prowadzone ze studia w naszym klasztorze, aby, kochani, ukazać mniej więcej, jak odbywało się owo przeszukanie, grabież klasztoru, aresztowanie zakonników. Grupa rekonstrukcyjna WIR z Biłgoraja dokona teraz inscenizacji tego wydarzenia. Dlatego bardzo proszę, zróbmy na chwilę przejście przez środek sanktuarium i grupę rekonstrukcyjną WIR zapraszamy tu do środka. Stawać, roztopić się. Zrobić przejście. Robić się. Przejście robić. Przejście. Słyszeliście, jak prosiliśmy o przejście? Rozstąpić się. Przejście robimy. Chcę szukać pomieszczenia. Gdzie jest reszta? Wstawać. Wstawaj. Wyłazić. Wyłazić stąd. Sprawdzić z tyłu ołtarza. Na prawo. Jestem! Wychodzić! Czekaj. Dawaj go tutaj. Stawaj tu. Dokładnie szukać, dokładnie. Jest tu ktoś jeszcze? To tutaj. Wstawać. To wszyscy? Odpowiadać. Czy to już wszyscy? Nikt nie potrafi mówić? To już wszyscy? Wszyscy. Dobra. Przeszukać teraz pomieszczenia, szukać pieniędzy, kielichów, kosztowności.
Coś mają. Dawaj to tutaj. Zostaw to. O, tu coś jest. Jest maszyna. To może być coś warte. Jest jeszcze tamto. Dawaj to tutaj. Ustawiać wszystko. Gdzie macie inne rzeczy? Gdzie jeszcze macie coś pochowane? Kto będzie wiedział? Dobra, dawaj po kolei. Piszemy. Chodź sobie, porozmawiamy. Nie pouczaj mnie. Nazwisko. Chodź się serwać. Nazwisko. Chodź się serwać. Głośniej. Ojciec Edward Sokołowski. Na bok go. Następny. Nazwisko. Ojciec Jan Ryba. Na bok go. A ty co tu robisz? Przyszłam się pomodlić. Nie masz gdzie się modlić? W domu się modlić. Nazwisko. Jaką miałeś funkcję? Jestem bratem, organistą. Naprawdę? Imię ojca? Tak. Ja jestem zakonnikiem, nie kłamię. Idź sobie stąd. Nie jesteś tutaj potrzebna. A Mariana Pilarskiego znasz? Nie słyszałem. Kłamiesz. Nie słyszałem. Kto to? Na bok go. Będzie rozmowniejszy później. Dawaj następnego. Ojciec Adam Miller. Jak? Ojciec Adam Miller. Jaką funkcję macie? Uczyłem szkalety. Nauczyciel, tak? Tak. Na bok go. Pilnujcie ich. Następnie. Dawaj. Szybciej. Ojciec Julian Kenyon. Na bok go. Tak. Daj, coś się napijemy. Ileż można. Daj ogórki. Dawaj następnego. Następny. Nazwisko. Wacław Płonko. Głośniej. Wacław Płonko. Co wy robicie? To jest dom Boży. Spożywacie alkohol, kradniecie wszystko. Teraz to już nie jest dom Boży. Tylko własność władzy ludowej. Tego na bok, na chwilę. Wrócimy do niego. A ty dawaj co? Następnego. Chciałeś tutaj pouczać obywatela porucznika? Może trochę szacunku więcej, jestem starszy. Kim jesteśmy? My reprezentujemy władzę. Dla bandytów nie ma szacunku. A ty możesz się nauczyć
Jak chodzi, odpowiadać? Jak cię nazwisko. Nazwisko. Głębiej. Na wschód. Jestem ojciec Filip Płaza. Na bok go. Z innymi. Nazwisko. Jaką funkcję tutaj będzie pełniłeś? Śmigiel ja. Jak możecie kraść? Co wy wyprawiacie? Wszystko rekwirujemy w imieniu władzy ludowej. Jakiej władzy ludowej? To teraz wszystko będzie należało do ludu. To jest normalna grabież. Ty nie będziesz nas pouczał. Co my mamy robić? Nie gadaj tam z nim. Po mordzie mu daj, jak się rzuca. Nazwisko. Ojciec Kolumbankawa. Na bok. Wszyscy? Panie poruczniku? Tak. Dobra, dawaj go. Funkcja w zakonie. Jak możecie kraść? Co wy wyprawiacie? Odpowiadać na pytania. Jaka funkcja? Kradniecie, grabicie. Może go trochę zmiękczyć. Gdzie są pieniądze? Jedyne pieniądze, jakie posiadamy, to są z odpustu zebrane. Gdzie są pieniądze? To są pieniądze z odpustu. Też odpowiadać macie zamiar je ukraść? Ściśle na zadawane pytania. Gdzie są pieniądze? W zachrystii. Sprawdzimy to. Idź z nim. To jest. Prowadź. Już poszło. Nie pieniądze. A, jednak się znalazły. Jakie braciszkowie, biedak. Szukaj jeszcze. Nie ma już nic więcej. Szczęście wszystko znalazły. No zobaczymy. My mamy swoje metody, żeby wydusić z was wszystko. Dawaj, ruszaj, ruszaj, ruszaj. Nie ociągaj się. Co pan wróci? O, aleście się obłowili. Dałeś tutaj dwóch, niech liczą. Wszystko musimy spisać. Żeby nie było potem, że coś zginęło. Wszystko. Ale do kupy. Piszemy dwa kielichy. Monstrancja. A tam co jest? Tak to nie wiesz. Przyjechałeś dopiero tutaj, tak? Z lasu przyszedłeś. A to dlaczego nie wiesz, co tam jest? Spakuj to. To jest. A ty mi powiesz, chodź. Kto to jest Marian Pilarski? Chodźmy tam pseudonim oprowadzić jeszcze, sprawdzimy, co tam jest. Bo chyba nie wszystko znaleźliśmy. I może mi powiesz, że go tutaj nie widziałeś? Nie widziałem. Właśnie ją. Nie widziałem. Gdzie tu są jakieś skrytki? Gdzie tu są jakieś skrytki? Nie ma żadnych. Dobrze, wiemy, że macie tutaj... Tylko te dwie i więcej nie ma. Macie tutaj ukryte złoto. Nie mamy. To są drzwi. Do czego wam maszyna? Dobrze wiemy. Przygotowujecie jakieś materiały propagandowe? To jest tylko wasz wymysł. Maszyna jest potrzebna do waszej działalności kancelarii. Wszystko. Czy jest zarejestrowana? Jest. Możecie sprawdzić. A dobra. A to co jest? Sprawdzimy. To jakaś szafka. Mówię o tych dwóch szafek. A może Marii
Lińskiej też nie znacie. Ale sobie tutaj. Była u nas, ale zaginęła jakiś czas temu. Wyszła i już więcej nie wróciła. Zaginęła? Zaginęła, tak. Za jej śmierć też odpowiecie. Panie poruczniku, proszę pisać protokołu. 621 tysięcy. Nie macie sumienia. Nie odzywaj się, nie pytaj. A wy macie sumienie? Tyle pieniędzy nagrabić? Po co wam takie środki finansowe? Na działalność klasztoru. Na działalność klasztoru? A może na przygotowywanie ulotek do zbrajania? To są datki wiernych na utrzymanie klasztoru. Na żadną działalność. Widzę, że tutaj nic nie zdziałamy dzisiaj. Posiedzą trochę, to zmiękną. Będą rozmowniejsi. Przeszukujemy ich? Oczywiście. Jeszcze nie zrobione? Po kolei. Zaopiekuj się tym. To jest. Podnieś łapska do góry. Tam. Kiedy ostatnio byli tutaj żołnierze WiN-u? Ja nie widziałem żadnych żołnierzy. Dobra. To jest protokół z przejętych kosztowności i pieniędzy. Zróbcie tam trochę miejsca. Proszę tutaj podpisać. Ciaśniej troszeczkę. Panie poruczniku, gdzie pan chodził do szkoły? Przecież tu są błędy. Podpisuj! Nie dyskutuj. Ręce. Wyżej, wyżej. Odpowiecie za tu grabież. To wy odpowiecie. Przed sądem za swoją wrogą działalność. Jego też przeszukać. Apki. A to co za peciorki? To różanic. Daj. Zostaliście aresztowani za próbę siłowego obalenia władzy ludowej. Wyprowadzić. Ojczulki! Cicho tam! Wyprowadzić! Ja mam stąd pójść. Zaraz pójdzie z nimi. Ustawcie się. Jeden za drugim. Szybciej, szybciej! No. Mądrelo. Wyprowadzić. Ruchy. Ruszać się. Weź maszynę.
Bardzo dziękujemy grupie rekonstrukcyjnej WIR z Biłgoraja za inscenizację tych wydarzeń, które miały miejsce 20 czerwca 1950 roku. Pragnę jeszcze bardzo gorąco powitać koło przyjaciół Radia Maryja z parafii świętego Franciszka Ksawerego z Krasnego Stawu oraz koło przyjaciół Radia Maryja z parafii świętej Trójcy w Komorowie. Kochani pielgrzymi zgromadzeni na Jasnej Górze Lubelszczyzny, powstańmy teraz i nasze modlitewne czuwanie rozpocznijmy od wspólnej modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczne odpoczywanie racz wszystkim wiernym zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Zapraszam teraz ojca Marcina Krupę z Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo się cieszę, że tutaj się gromadzimy w tym pięknym sanktuarium. Jest nas dużo, bo z wielu rejonów przyjechaliście siostry i bracia. I nie tylko z wielu rejonów, ale przecież łączymy się z całą Polską, z wszystkimi Polakami. Czy to w Polsce, czy nawet poza granicami. Na pewno nas oglądają, dlatego do nich się uśmiechamy. Za nich się też wszystkich modlimy, mamy te wszystkie intencje naszych widzów i radiosłuchaczy. Na początek myślę, że warto zaśpiewać, abyśmy pochwalili Matkę Bożą, abyśmy razem zawiązali taką wspólnotę modlitewną. Jest znana pieśń, po całej ziemi brzmi Ave Maria. Myślę, że chyba to dobrze nam pójdzie. Po całej ziemi brzmi Ave Maria, wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo. Już 2000 lat chronisz swych głos. Sławio Maryjo, już 2000
piękny śpiew i serdecznie przywitajmy gościa, który jest razem z nami. Słyszymy się, czy się nie słyszymy? Halo? Słyszymy się, Ojcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz zawsze. Ale to powiedzieli ładnie. Ale może jeszcze raz, żeby głośniej, żeby wszyscy słyszeli. Może żeby słyszeli na drugiej półkuli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz zawsze. Kochani, serdecznie pozdrawiamy. Jesteśmy, no nie, ja nie mogłem jechać dzisiaj, ale jestem przed telewizorem. Jestem nie sam. Znacie z anteny Radia Maryja ojciec Stanisław Kuczek, msze święte poranne, piękne kazania głosi. O 7 rano jesteśmy razem i z księdzem z Poznania. Patrzymy razem na was, ale wyobraźcie sobie, ile ludzi patrzy na was. A ja mam takie pytanie. Kto z was ma, ale proszę podnieść rękę, koniecznie, a proszę operatorów, żeby pokazali, żebym ja tu zobaczył też, bo pokażcie wszystkich zgromadzonych, kochani. I kto z was ma telewizję Trwam u siebie, w domu? Rękę do góry. Nie macie? No to rękę do góry, żebyśmy wiedzieli, macie czy nie macie telewizję Trwam. O, no właśnie. No właśnie, bardzo dobrze, dziękujemy wszyscy, tak jest, i dziękujemy bardzo o to staranie się o telewizję Trwam. Trwało to długo, Krajowa Rada od nas wyciągnęła ponad 1 700 000 złotych za to, co nie dała. My się teraz już procesujemy, żeby oddali to. Ale takie rządy są, takie rządy. Jak mówią, że sumienia nie ma być, jak minister mówi, że sumienie zostawić, no to takie rzeczy będziemy mieć. Ale tacy już byli w świecie i to, co żeśmy widzieli przed chwilą, tą rekonstrukcję, to oni to w Radecznicy też robili, ci ludzie, co sumienia pozostawali sobie gdzieś tam albo mieli zniekształcone. I to my już wiemy, co się stało w XX wieku, ci ludzie bez sumień, co robili. I dlatego pilnujcie dzieci, kochani, pilnujcie dzieci, czego ich uczą w szkole. I ufać innym, ufać, ale pod kontrolą wszystko mieć. Sprawdzać to wszystko. Sprawdzać, czy dobrze w szkole, jakie podręczniki. Teraz przychodzi do pierwszej klasy, darmowy podręcznik mają dać. Ale taki darmowy, że przecież ludzie za to płacą. Podatki są i to naród zapłaci za to, a oni sobie wpiszą w ten podręcznik, co będą chcieli i będą tak uczyć dzieci. Wiem, że nie chcieli tam wpisać, nie wiem, czy poprawili, czy nie, nawet Bożego Narodzenia. Tylko nie wiem, święto choinki, jak ja byłem dzieckiem, to tak nas uczyli. Dziadek Mróz, nie święty Mikołaj, tylko Dziadek Mróz, święto choinki, a nie Boże Narodzenie. I to tak, czyli ta lewica wraca. Wraca to wszystko. Trzeba mieć taką świadomość, interesujcie się też. I dobrze, że oglądacie telewizję Trwam. Bardzo, bardzo dziękujemy. O, zobaczyłem właśnie transparent, pan profesor Piotr Mirosław Piotrowski, naszym posłem chyba, tak. Już dalej nie czytam, bo nie mogę przeczytać, ale dziękuję. O, jest więcej tego pana profesora Piotrowskiego. Pozdrawiam go też bardzo serdecznie, bo ma być. O, widzę, jak kiwacie rękami też. Bardzo dobrze, dziękuję. Kochani, a więc do roboty. Ja też do was kiwam ręką. Pięknie wyglądacie. Pozdrawiam, pozdrawiamy tu wszyscy. Wszedł jeszcze jeden ojciec wszedł teraz, żeby popatrzeć na transmisję. Ojciec Skórka, Jan Skórka, pochodzący z południa Polski. Tak, też tu posługuje w Toruniu. Tu jest w Toruniu, prócz ojców z Radia Maryja, jest wielu ojców w klasztorze, a w radiu jest nas stanowczo za mało. Jest nas w radiu i uczelni tylko 10. To jest bardzo mało. Wyobraźcie sobie, jeszcze wczoraj ojciec Król poleciał do Korei, przysłał mi przed kilkunastu minutami, rano wyjechał z radia, a przed kilkunastu minutami przysłał mi SMS-a, dolecieliśmy do Korei,
ojciec Jacek specjalnie przyjechał z Toronto, żeby lecieć do Korei, bo Ojciec Święty będzie od 14 do 18 sierpnia tam i my to wszystko transmitujemy. To robi telewizja Trwam. Zobaczcie, małymi środkami, mało ludzi i tyle robimy. Tym bardziej dziękujemy za wsparcie wasze, za modlitwę, za życzliwość, za modlitwę. Chorym, cierpiącym, wszystkim i wszystkim księżom dziękujemy. Księże, kochani, mówcie ludziom o Radiu Maria Telewizji Trwam, ale także, żeby to radio utrzymali, żeby utrzymali, bo to są straszne koszta. 2,5 miliona, ponad 2,5 miliona miesięcznie za bycie w eterze radia i telewizji. To jest straszny pieniądz. O, widzę pana, obok Leżajska stoi. Tak, to są straszne pieniądze, ale czy to jest dużo dla 2,5 miliona ludzi? A telewizję Trwam mają wszyscy. Także zobaczcie, po troszeczkę i każdy i utrzymamy. Tylko apelujemy do wszystkich. Pilnujcie tego, kochani, bo żeby to nie padło. Bo były dwie telewizje katolickie. Telewizja familijna i telewizja niepokalanów. I padły. Padły, bo pieniędzy nie było. Teraz ten puls to już nie jest wcale katolicki. To jest, Boże mój, jeszcze gorszący teraz jest. A przejęli od Michalitów. Tak, takie programy gorszące też dają. Tak, ale i my nie mamy mediów. I a jak mediów nie mamy, to nam z mózgu, z rozumu zrobią wodę. I to widzimy w Polsce, co się dzieje. Dlatego media, jeszcze raz, dzięki ogromne i szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, męczennika. Białe męczeństwo, to co z nim zrobili. Bóg zapłać te rzeczy. Halo, czy się słyszymy? A, chyba. Ale pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Dziękujemy za te słowa. Wielu z was, siostry i bracia, razem spotkaliśmy się na Jasnej Górze. A w tym roku przyświecało hasło, że z Janem Pawłem, ze świętym Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi. I wielu z was została ta pieśń taka specjalna, taka krótka, piękna, wymyślona, żeby razem, żebyśmy mogli zaśpiewać, żebyśmy mogli prosić przez ręce świętego, przez świętego Jana Pawła II, przepraszam, Boga, właśnie o naszą ojczyznę, za naszą ojczyznę. I myślę, że możemy jeszcze teraz tak na koniec ładnie, pełną piersią zaśpiewać. Z Janem Pawłem II, z Janem Pawłem Świętym odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi. Bardzo dobrze pamiętamy. Jeszcze raz. Z Janem Pawłem II, z Janem Pawłem Świętym odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi. Pozdrawiamy jeszcze raz ojca dyrektora i witamy równocześnie jeszcze w naszym sanktuarium pana senatora Jerzego Chruścikowskiego wielkimi brawami. Za kilka minut rozpocznie się Najświętsza Eucharystia, której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus. Ksiądz arcybiskup. Ksiądz arcybiskup będzie sprawował Najświętszą Eucharystię w intencji Radia Maryja, w intencji wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tu na Jasnej Górze Lubelszczyzny, jak również w intencji wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Pozostali kapłani będą sprawować tę Najświętszą Eucharystię. Jedna intencja za zmarłych rodziców Janinę i Marcina Wachowiczów oraz księdza Edwarda Wachowicza. Tę intencję odprawia ojciec Marian Wachowicz. Pozostali kapłani będą się modlić w intencji dziękczynnej za opiekę, otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Justyny i Mariusza w 10. rocznicę sakramentu małżeństwa. Kolejna intencja o zdrowie dla Stanisławy i łaski potrzebne dla syna. Kolejna intencja w intencji siostry Liliany ze zgromadzenia sióstr Klarysek Kapucynek. I kolejny kapłan będzie sprawował tę Najświętszą Eucharystię, prosząc o Boże miłosierdzie dla zmarłego Konstantego Kołodziejczyka. Najświętsza Eucharystia, kochani, rozpocznie się od uroczystego odsłonięcia łaskami słynącego obrazu świętego Antoniego. Nie śpiewamy żadnej pieśni. Ksiądz arcybiskup uklęknie tu na klęczniku z przyklęczniku z relikwiami i nastąpi uroczyste rozodsłonięcie obrazu. A teraz oczekujemy na rozpoczęcie mszy świętej. Yeah.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Ekscelencjo, księże arcybiskupie Stanisławie, czcigodny ojcze dyrektorze, przewielebny ojcze prowincjale naszej bernardyńskiej prowincji, drodzy kapłani, siostry zakonne, ukochani pielgrzymi zgromadzeni w naszym sanktuarium oraz łączący się z nami za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam, pragnę bardzo gorąco was wszystkich powitać na Jasnej Górze Lubelszczyzny, jedynym miejscu na świecie, gdzie miały miejsce udokumentowane i zatwierdzone przez władze Kościoła objawienia świętego Antoniego. Historia tego miejsca rozpoczyna się 8 maja 1664 roku, kiedy to ubogi mieszkaniec Radecznicy Szymon, który zajmował się tkactwem i nosił z tego tytułu przydomek tkacz, miał widzenie świętego Antoniego. Do tego sanktuarium przez wieki przybywały pierwsze pielgrzymki, między innymi z Warszawy, Lwowa, Częstochowy. Ostatnia pierwsza pielgrzymka z Częstochowy na Jasną Górę Lubelszczyzny przybyła 12 maja 1950 roku. 8 dni później, 20 czerwca, nastąpiła największa tragedia tego sanktuarium. Ówczesne władze za pomoc i schronienie udzielane żołnierzom AK i WiN-u oraz za prowadzenie szkolnictwa w duchu zasad religijno-patriotycznych, a nie socjalistycznych, aresztowały zakonników, rozpędziły młodzież gimnazjum i liceum i cały kompleks zakonno-szkolno-dydaktyczny zamieniły na szpital dla psychiatrycznie chorych. Po ponad 40 latach ograniczeń i represji ze strony władzy ludowej klasztor został w całości zwrócony zakonowi i pojawiła się wielka szansa, aby przywrócić temu sanktuarium rangę, jaką miało do roku 1950. Obecnie jako stróże tego sanktuarium stawiamy sobie dwa naczelne zadania. Pierwszym z nich jest to, aby w roku jubileuszowym 350 lat objawień świętego Antoniego, który został rozpoczęty przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Celestyno Migliore w dniu 8 maja, przywrócić pamięć o tym wyjątkowym sanktuarium. Miejsce to jest szczególnym w skali nie tylko narodowej, ale i światowej ze względu na objawienia świętego Antoniego. Do tego sanktuarium przybywają coraz liczniej pielgrzymi, to z bardzo dalekich stron. Tak w tym roku jubileuszowym przybyli pielgrzymi z Portugalii, z Lizbony, z miejsca urodzin świętego Antoniego, z Australii, Francji, Kanady, Anglii i wielu innych miejsc. Słowa podziękowania pragniemy skierować pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo wielu przybyłych pielgrzymów świadczyło, że po raz pierwszy o tym wyjątkowym miejscu usłyszeli dzięki ubiegłorocznej pielgrzymce rodziny Radia Maryja do tego sanktuarium. Miejsce to na nowo zaczyna żyć życiem pielgrzymów. W ubiegłym roku w Księdze Pielgrzymów odnotowaliśmy ponad 180 grup zorganizowanych, a w tym roku już było ich ponad 160. Drugim celem jest powolne, ale systematyczne odbudowanie tego miejsca i przystosowanie go do przyjęcia coraz większej liczby pielgrzymów. Od 30 lat wokół sanktuarium jest również skoncentrowane życie parafialne. Parafia według Urzędu Statystycznego liczy obecnie około 2700 mieszkańców. Oprócz sanktuarium posiada również dwa kościoły filialne. Mieszkańcy parafii to w większości ludzie utrzymujący się z rolnictwa. Są to ludzie o dobrym i wrażliwym sercu, którzy stawiają na pierwszym miejscu rodzinę, dobro ojczyzny i wartości płynące z nauki Chrystusowej. To lud sercem oddany sanktuarium i naszej wspólnocie klasztornej. Największym problemem tych terenów, a co za tym idzie, naszej wspólnoty parafialnej jest brak przemysłu, co pociąga za sobą emigrację zarobkową.
Prawie 1/3 mieszkańców wyjechała, aby szukać pracy, często już z całymi rodzinami. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, czcigodni kapłani, ojcowie redemptoryści oraz słuchacze Radia Maryja, telewizji Trwam, modlimy się i ufamy Panu Bogu, że rok wielkiego jubileuszu objawień świętego Antoniego zaowocuje wzrostem wiary, a przede wszystkim nadziei na lepsze jutro w sercach całej naszej wspólnoty parafialnej. Niech święty Antoni, który wybrał Radecznicę na miejsce jedynych swoich objawień, pomoże każdemu z was, drodzy pielgrzymi i radiosłuchacze oraz telewizowie telewizji Trwam, odnaleźć to, co warto naprawdę w życiu odnaleźć. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego Spadły, znakomitego kaznodzieje i orędownictwo ubogi. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Duchu Święty, przyjdź, prosimy. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie Duch Mądrości. Przyniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności. Oto Słowo Boże. Twojej nie kryłem w głębi serca.
którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również stąpił do najniższych części ziemi. Ten, który stąpił, jest tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszczerstwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Oto Słowo Boże. Z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie Jezus ukazał się 11 i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.
na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan Bóg współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielce czcigodny ojcze prowincjale, czcigodny ojcze gwardianie, umiłowani bracia w kapłaństwie, kochani uczestnicy drugiej pielgrzymki do Radecznicy, szanowni państwo przy odbiornikach Radia Maria i telewizji Trwam. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie czcigodnych ojców Bernardynów, by w dniu dzisiejszym wziąć czynny udział w drugiej już pielgrzymce słuchaczy Radia Maria i telewidzów telewizji Trwam do sanktuarium świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy, gdzie 350 lat temu miały miejsce jedyne na świecie uznane przez władze kościelne objawienia świętego Antoniego z Padwy, umiłowanego już od stuleci przez miliony ludzi z całego świata, wielkiego patrona i opiekuna osób strapionych i pokrzywdzonych. Święty Antoni był i jest nie tylko pocieszycielem niezliczonych chrześcijan zwracających się przez jego pośrednictwo do Boga z prośbą o pomoc w najróżniejszych sprawach i intencjach. Święty Antoni stanowi także dla każdego z nas piękny wzór do naśladowania w naszej wędrówce ku świętości, do której wszyscy zostaliśmy powołani. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu ustawicznie przypominał nam, byśmy dążyli do świętości. Wzywał nas do publicznego wyznawania wiary w życiu codziennym i rodzinnym, w pracy, w polityce, w nauce, w edukacji i w uprawianej sztuce. Podkreślał, że religia Chrystusowa jest jedyną religią światową, gdyż tylko ona przekroczyła wszystkie granice geograficzne, rasowe, narodowościowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne i wszelkie inne. Ciągle przypominał ludziom o nieustającej obecności Boga w historii narodów i w historii każdego indywidualnego człowieka. Mówił, że nawet w najgłębszym nieszczęściu, w rozpaczy i w największym rozpasaniu diabelskiego barbarzyństwa Bóg stale jest z człowiekiem. Właśnie szczególnie z tym, który najbardziej cierpi, który jest prześladowany, który jest obrzucany wyzwiskami, który jest pogardzany i maltretowany. Święty Jan Paweł II napominał współczesne narody, aby nie dopuściły do zakwestionowania Bożej obecności w ich życiu, ponieważ nieobecność Boga prowadzi zawsze do pustki,
do braku sensu istnienia, do lęku przed przyszłością oraz do rozpaczy, przykrywanej dziś powszechnie, zwłaszcza przez media, prymitywną, głupkowatą, a czasami bluźnierczą rozrywką, którą proponuje się w zamian za wiarę i przeżycia religijne. Szczęście, godność i sens życia bowiem, głosił nasz święty papież, zagwarantować może tylko Bóg. Ten, kto nie uznaje Boga, nie uszanuje także człowieka, nie uszanuje jego godności i jego podstawowych praw. Na przełomie tysiącleci nasz wielki święty Jan Paweł II wzywał te narody, które złamały już wszystkie przykazania Boże i podeptały wszelkie moralne wartości. Wzywał te narody, by się nawróciły, by zaczęły wierzyć w Boga, poszukiwać Go, by zaczęły Go czcić. Ciągle powtarzał, że chwałą człowieka jest żywy Bóg, a chwałą Boga jest żywy i święty człowiek. Zdaniem świętego Jana Pawła II to nie polityka, to nie gospodarka są motorem dziejów. Jak mówią współcześni politycy i liczni dziennikarze. Lecz tym motorem dziejów jest kultura, a sercem kultury jest kult tego, w co wierzymy. Jeżeli nie czcimy prawdziwego Boga, lecz w zamian za to czcimy pieniądze, seks, rozgłos, znaczenie polityczne, alkohol, narkotyki, różne nałogi, nieustająco zabawę i inne współczesne bożki, to konsekwencją tego pogańskiego kultu stanie się szatańska cywilizacja śmierci, dziś coraz bardziej ogarniająca współczesne społeczeństwa. Najważniejsze ze wszystkich przykazań dekalogu jest przykazanie pierwsze, które wzywa nas, byśmy czcili tylko jedynego Boga i nie wymieniali Go na współczesne bożki. Przykazanie to wzywa nas, byśmy odwrócili się od zagrażającego nam nowego pogaństwa, w jakie często popadamy, i byśmy wrócili do czci prawdziwego Boga. Od wieków i do dziś dnia Kościół nam mówi, byśmy nie lękali się świętości, bo do niej wszyscy zostaliśmy wezwani. W ostatnich dziesięcioleciach papieże wynieśli na ołtarze wielu świętych i błogosławionych. To bardzo dobrze, bo to oni są największym skarbem Kościoła. To święci są dla nas wzorcami do postępowania, są dla nas przewodnikami w trudnym niejednokrotnie życiu, są wielkimi pośrednikami w naszych modlitwach kierowanych do Boga. Święci odegrali olbrzymią rolę w budowaniu wspaniałej cywilizacji euroatlantyckiej oraz jedności Europy i świata. To nie politycy, to nie bankierzy, to nie rewolucjoniści, to nie rozmaici wodzowie, lecz wielcy święci, tacy jak święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, czczony tutaj szczególnie święty Antoni z Padwy, święty Wojciech, święci Cyryl i Metody, święty Bonifacy, święty Patryk, święty Franciszek z Asyżu, święty Dominik, święty Ignacy oraz tysiące innych świętych. To oni budowali prawdziwą, opartą na miłosiernej miłości i prawdzie, autentyczną jedność europejską. Jedność, w której liczy się przede wszystkim życzliwość, miłość, dobroć,
pokój i sprawiedliwość. To święci i przede wszystkim święci budowali prawdziwe, a nie pozorne tylko mosty między narodami, ponieważ tylko oni mieli czyste intencje, czyste sumienia i czyste ręce, dążąc do jednej Europy, nie zamierzali odbierać żadnemu z ludów ani wolności, ani ich języka, ani zwyczajów, ani kultury, ani ziemi, ani żadnych dóbr materialnych. Święci pragnęli tylko, by każdy naród, przyjmując i pogłębiając wiarę Chrystusową, jak najlepiej rozwijał swoje wartości i swoje zasoby, by był wolny i niezależny, by nie był sługą ciemiężonym przez mocniejszych. Rolą Kościoła jest nawracanie ludzkich serc i prowadzenie ludzi do świętości. We współczesnym świecie rozpowszechniło się fałszywe rozumienie Kościoła. Wielu polityków, dziennikarzy i innych osób uważa Kościół za siłę polityczną, za czysto ludzką instytucję, która służy doczesnym celom, która pragnie władzy i pieniędzy. To jest całkowicie fałszywy obraz Kościoła. Kościół istnieje tu i teraz, w określonych warunkach politycznych, społecznych i ekonomicznych. Do realizacji swoich celów potrzebuje oddanych mu ludzi i określonych środków. Potrzebuje świątyń, różnych domów, mediów, różnych urządzeń. Potrzebuje także pieniędzy, by to wszystko można było zbudować i utrzymać. Potrzebuje ofiar, by mogli się utrzymać duchowni, by możliwa była działalność charytatywna, opieka nad ludźmi chorymi i potrzebującymi wsparcia. Ale Kościół nie może być traktowany wyłącznie jako instytucja charytatywna. Jest on bowiem mistycznym ciałem Pana Jezusa. Jego główne zadanie polega na tym, by wszystkich ludzi, by każdego z nas prowadzić do świętości. We współczesnym świecie Kościół znajduje się w ustawicznym ogniu krytyki. Jest opluwany i oczerniany. Każda słabość któregokolwiek z ludzi Kościoła, którzy przecież też są grzeszni i potrzebują nawrócenia, jest uogólniana i jak najszerzej rozpowszechniana. Chodzi o to, by zniszczyć autorytet Kościoła, by odebrać mu wpływ na ludzkie sumienia oraz na ludzkie życie, prywatne i publiczne. Jednym ze stałych, powtarzanych ciągle, zwłaszcza w lewacko-liberalnych mediach, postulatów jest żądanie, by Kościół zmienił ustalone przez Boga prawdy wiary i zasady moralne, by zmienił katolicką naukę na temat rodziny, małżeństwa, rozwodów i etyki seksualnej, by uznał za prawdziwe tak zwane małżeństwa homoseksualne, by zgodził się na aborcję, na zapłodnienie in vitro i na eutanazję, by swoją działalność ograniczył tylko do opieki nad niepełnosprawnymi, bezdomnymi i chorymi, by przestał oddziaływać na wychowanie młodzieży i dzieci, a także by zgodził się na odejście od Bożej nauki. Ponieważ tego nie czyni, jest często nazywany ciemnogrodem, wrogiem człowieka i hamulcem w postępie ludzkości. To nie jest nic nowego. Od XVIII wieku stawiane są Kościołowi takie zarzuty. Jest bowiem przeszkodą dla bezbożnych sił, które dążą do opanowania świadomości i konkretnego życia wszystkich narodów. Sił, które chcą władać narodami, które chcą sobie wychować
posłusznego, bezmyślnego konsumenta, którego życie będzie się obracało wokół pracy, zakupów i fizjologicznych przyjemności. Siły owe we współczesnym świecie opanowują te instytucje, które mają decydujący wpływ na kształtowanie ludzkiej świadomości i na prawodawstwo, a więc szczególnie na szkolnictwo wyższe i niższe, na parlamenty oraz na media, które są bardzo skutecznym narzędziem służącym dla propagandy bezbożnych idei i do kamienowania ludzi broniących prawa Bożego. Przedwojenny, znany pisarz angielski Lewis w jednej ze swoich książek pisze, że diabeł w dawnych czasach miał dużo więcej pracy niż obecnie, ponieważ musiał każdego człowieka kusić sam. Dziś, pisze Lewis, diabeł ma dużo łatwiejszą pracę, ponieważ znalazł sobie potężnych zwolenników i pomocników w osobach niektórych pochodzących przeważnie z rodzin niechrześcijańskich lub ateistycznych, znanych dziennikarzy, bluźnierczych artystów, lewackich polityków i innych osób uznawanych w mediach za autorytety, zwłaszcza za autorytety dla młodzieży. Wszyscy oni obrzucają wyzwiskami Kościół, domagają się absurdalnych reform w nauce o moralności chrześcijańskiej i dosłownie zieją nienawiścią do biskupów i kapłanów. To także nic nowego. Gdy Chrystus nauczał w Palestynie, bardzo często wypędzał diabła z opętanych. Diabeł nie chciał opuścić opętanego. Toczył pianę, bluźnił, przeklinał i wyzywał. Lecz na rozkaz Chrystusa musiał zawsze ustąpić. My jesteśmy często w podobnej sytuacji. Spotykają nas obelgi, oskarżenia i nienawiść ze strony współczesnych pomocników szatana. Ale gdy z nami będzie Chrystus, gdy nasze sumienie będzie czyste, gdy będziemy się modlili oraz przystępowali do spowiedzi i komunii świętej, wówczas zawsze zwyciężymy szatana. Tam bowiem, gdzie jest Chrystus, tam nie może mieć wpływu szatan. Stańmy mocno przy Chrystusie, nie lękajmy się. Siły diabelskie nas nie zwyciężą. Bądźmy tylko wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. W dawnej liturgii kapłani wypowiadali łacińskie słowa Crux stat dum volvitur orbis. To znaczy po polsku, chociaż świat się zmienia, krzyż stoi w tym samym miejscu. Tak, chociaż świat się ciągle zmienia, Boże prawo, Boże przykazania, chrześcijańska moralność nie ulegają zmianie. I Boże prawo ma pierwszeństwo przed każdym ustanawianym prawem ludzkim. Prawo ludzkie bowiem prowadzi do totalitaryzmu, jeżeli u jego podstaw nie ma prawa Bożego. Stąd prawo ludzkie, jeśli jest sprzeczne z prawem Bożym, nie obowiązuje chrześcijanina. Gdybyśmy się zastanowili nad przyczynami zła i nieszczęść, które dotykają miliony współczesnych ludzi i ich rodzin, to doszlibyśmy do wniosku, że w zdecydowanej większości przypadków to zło, te tragedie, te nieszczęścia wynikły z tego, że ktoś złamał jakieś Boże przykazanie. Że zamiast Boga wybrał sobie bożka w postaci pieniędzy, rozgłosu, seksu czy innych ziemskich dóbr. Że ktoś kogoś zabił albo pobił, albo zabija sam siebie i swoją rodzinę alkoholem, narkotykami i innymi nałogami. Że ktoś jadąc samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków dokonał zabójstwa lub
kalectwa na drodze, że ktoś kogoś zdradził, że porzucił żonę, męża i dzieci, że ktoś kogoś okradł lub oszukał, że ktoś na kogoś rzucił oszczerstwa i obmowy, zapominając o tym, że językiem można zranić jeszcze bardziej niż sztyletem, że ktoś zgorszył innych, bluźniąc czy wulgarnie przeklinając i dając w ten sposób świadectwo stanowi swojej duszy. Ponieważ jak pisał święty Augustyn, dusza człowieka jest taka, jaka jest jego mowa. Ustawicznie w historii Kościoła pojawiali się samozwańczy, pełni pychy jego reformatorzy, którzy krytykowali Kościół i domagali się zmian. Efektem tego były rozdźwięki, herezje, a nawet krwawe i bezbożne wojny religijne. Kościół jest społecznością bosko-ludzką. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest też słabość. Jako efekt grzechu pierworodnego, tam jest też grzech i bywa nienawiść. Stąd Kościół potrzebuje ustawicznej reformy, ale nie reformy wiary i chrześcijańskiej moralności, lecz reformy ludzkich sumień i ludzkiego postępowania. Reformę Kościoła należy zaczynać od siebie, od swojego osobistego nawrócenia, od pokornej pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. O tym musi pamiętać każda i każdy z nas. Prawdziwej reformy Kościoła kiedyś i dziś dokonywali i dokonują ludzie pokorni, tacy jak święty Franciszek, święty Dominik, święty Wojciech, święta Faustyna, święta Matka Teresa z Kalkuty i miliony innych świętych, dawnych i współczesnych. Nie reformują prawdziwie natomiast Kościoła ludzie pyszni i przekonani o swojej wielkości. Bez względu na to, czy są to duchowni, czy też ludzie świeccy, oni pragną znaczenia, rozgłosu, ustawicznego bycia w mediach, a nie dobra Kościoła. Biskupi i kapłani są dziś przez owych tak zwanych otwartych katolików oraz przez różnych lewackich dziennikarzy i polityków ustawicznie straszeni, że jeżeli nie dokonają w Kościele liberalnych zmian, wówczas ludzie od Kościoła odejdą i że już masowo odchodzą. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że to jest wielkie nieszczęście, jeśli ktoś odchodzi od Kościoła, ponieważ naraża się na odwieczne potępienie. Rolą Kościoła jest nauczać ludzi, prowadzić ich do zbawienia i ustawicznie ich przestrzegać przed tym nieszczęściem, jakie stanowi potępienie. To z tego powodu Kościół postępuje zgodnie ze słowami świętego Pawła, jakie ten skierował do Tymoteusza i nadal kieruje do każdego człowieka Kościoła. Słowa te brzmią: zaklinam Cię, woła święty Paweł, na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu. Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą przyjmowali, ale według swoich pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym teoriom i baśniom. O tym powinni pamiętać wszyscy, tak zwani reformatorzy Kościoła i ludzie, którzy żyją tak, jakby Pan Bóg nie istniał, jakby nie zostawił nam dekalogu i Ewangelii. Odrzucili małżeństwo, chociaż czasami pochodzą z katolickich rodzin, rozwodzą się i żyją bez ślubu. Uznali, że życie seksualne zostało wyłączone z zasad moralności chrześcijańskiej. Niestety,
Ludzie ci błądzą i zapominają o tym, że muszą kiedyś odpowiedzieć przed Bożym sądem za swoje czyny. Powinni pamiętać o słowa, które Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny. Zanim przyjdę na świat jako sędzia sprawiedliwy, teraz przychodzę jako książę pokoju i łaskawości. Wykorzystajmy po Bożemu nasze życie, byśmy nie spotkali się z surowym sądem w chwili śmierci, które, jak wiemy, może nastąpić w każdej chwili. Obowiązkiem Kościoła jest trwanie przy Bożej prawdzie i to za każdą cenę. Kościół nie jest teatrem ani kinem, nie jest ani partią polityczną, ani telewizją, ani firmą reklamową, ani żadną z ludzkich instytucji, które różnymi sposobami wabią do siebie zwolenników. Kościół, tak jak Chrystus, zwraca się do każdego ze słowami. Czy pragniesz zacząć żyć inaczej? Żyć po Bożemu, żyć zgodnie z wolą Bożą, zawartą w przykazaniach, w obowiązkach stanu i zawodu. Jeśli ktoś powie, nie, będę żył tak, jak mi się podoba, to Kościół musi odpowiedzieć, niestety, sam zdecydowałeś o swoim losie. Gdy po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb, ludzie, którzy doświadczyli tego cudu, pragnęli go obwołać królem, Chrystus powiedział, chcecie mnie obwołać królem, ponieważ dałem wam chleb. Ale ten chleb, który jedliście, nie da wam życia wiecznego. Ja pragnę wam dać pokarm, który zapewni wam życie wieczne. A tym pokarmem jest moje ciało i moja krew. Kto chce żyć wiecznie, niech pożywa moje ciało i pije moją krew. Tysiące słuchaczy nie zrozumiały Chrystusa, wzruszając ramionami, mimo że wczoraj dostąpili wielkiego cudu, zaczęli odchodzić od Niego, mówiąc, niezrozumiała jest ta mowa. Któż ją słuchać może? Nie uwierzyli Mu. A Chrystus, patrząc na odchodzące od Niego tłumy, nie biegł za nimi i nie wołał, zaczekajcie, zaczekajcie, bo mnie źle zrozumieliście. Bo ja miałem co innego na myśli, niż swoje żywe, prawdziwe ciało. Nie zatrzymywał ich, nie wołał, bo miał na myśli rzeczywiście swoje prawdziwe ciało i swoją krew. I godził się nawet na odejście wszystkich, jeśli mu nie uwierzą. Nawet apostołowie byli zaniepokojeni. Oni też nie rozumieli. A Chrystus, widząc ich wahanie, zapytał, cóż to, i wy chcecie odejść? Zdecydowany był zrezygnować nawet z tych najbliższych mu ludzi, jeśli bezwarunkowo nie uwierzą w jego słowa. Apostołowie jednak nie odeszli. A Piotr w ich imieniu powiedział, Panie, a dokąd mamy odejść? To Ty masz zawsze słowa życia i prawdy. Podobnie sprawę stawia Kościół i dziś. Jeżeli nie uwierzycie, jeżeli nie przyjmujecie prawdy ewangelicznej, to odchodźcie. Ale odejdziecie na własną odpowiedzialność, na Boży sąd. Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj zwrócić się ze swoim słowem do wszystkich członków rodziny Radia Maryja, obecnych tutaj oraz przy odbiornikach Radia Maryja i Telewizji Trwam. W naszych niełatwych ideowo czasach, kiedy terror relatywizmu obejmuje dawniej chrześcijańskie narody, polskie społeczeństwo obdarzone zostało wielkim darem umacniającym życie duchowe milionów Polaków. Tym darem jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, założone i rozwinięte przez charyzmatycznego, całkowicie oddanego sprawie Bożej,
i ustawicznie za to znieważanego przez sługi zła ojca dyrektora Rydzyka i wszystkich jego wspaniałych, duchownych i świeckich współpracowników w czasie dzisiejszej mszy świętej, a także w naszych codziennych modlitwach. Polecajmy ich przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo świętego Antoniego, opiece Bożej. Nie zapominajmy także w naszych modlitwach o milionach Polek i Polaków poddawanych bezbożnej propagandzie zła. Prośmy, aby Bóg Wszechmogący umocnił ich wiarę i pomógł im w prowadzeniu pełnego ewangelicznej miłości codziennego życia. Amen. Złóżmy teraz wyznanie wiary. Wierzę w jednego Ojca, Pana Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, przez orędownictwo świętego Antoniego, wielkiego czciciela Matki Niepokalanej, przedstawmy Bogu nasze modlitewne intencje. Za rodzinę Radia Maryja, by kształtowali swoją tożsamość według Bożego prawa zawartego w Ewangelii i Dekalogu. Thank you.
Ojca Świętego Franciszka, naszych biskupów i obecnego wśród nas arcybiskupa Stanisława, aby na wzór świętego Antoniego byli stróżami Bożego Słowa i głosicielami Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Wszystkich pielgrzymów i czcicieli świętego Antoniego, by ich patron, tego co warto w życiu odnaleźć, ukazywał mi najważniejsze prawdy ludzkiego życia i działania. Nowe, liczne, a zwłaszcza święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne, aby święty Antoni, zwany doktorem ewangelicznym, wypraszał wiele nowych i gorliwych swoich następców. Jak najlepsze owoce roku jubileuszowego, objawień świętego Antoniego w Radecznicy, aby ten czas był dla nas czasem łaski, Bożego błogosławieństwa i nowego otwarcia na działanie łaski Bożej w naszym życiu. Za wszystkich uczestniczących w tej najświętszej liturgii w sanktuarium i za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby ich modlitwy zostały wysłuchane i przez patrona naszego sanktuarium Bogu przedstawione. Boże, który wciąż powołujesz nowych świadków życia prawdziwie ewangelicznego i chrześcijańskiego, prosimy Cię przez wstawiennictwo Twojego sługi, świętego Antoniego, dodawaj nam sił do głoszenia Ewangelii własnym życiem i chrześcijańską postawą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Terenowe koło przyjaciół Radia Maryja w Tarnogrodzie przynosi płonącą świecę wraz z darem serca. Symbol żywej, płonącej wiary z prośbą, by wiara przekazywana nigdy w nas nie zagasła. Koło przyjaciół Radia Maryja w Tomaszowie Lubelskim przynosi do ołtarza Biblię wraz z darem serca, żywe Słowo Boga wraz z modlitwą, aby Boże prawo było normą naszego życia. Franciszkański zakon świeckich i róże różanicowe z naszej parafii przynoszą do ołtarza bukiet róż wraz z darem serca. Przynoszą swoją cichą modlitwę za Radio Maryja, Telewizję Trwam, za ojca dyrektora, rodziny i za całą ojczyznę. Koło przyjaciół Radia Maryja w Janowie Lubelskim przynosi w procesji obraz świętego Antoniego z Radecznicy z darem serca i aktem zawierzenia Bogu przez jego orędownictwo wszystkich spraw, które nosimy w swoich sercach.
Koło przyjaciół Radia Maryja w Kraśniku przynosi bochen chleba upieczony z roztoczańskiej pszenicy wraz z ofiarą potu, trudu, rolniczej pracy oraz z darem serca na Radio Maryja. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Świdniku przynosi owoce tej ziemi wraz z modlitwą za wszystkich tych, którzy nas żywią i bronią. Przynoszą również dar serca. Koło przyjaciół Radia Maryja z Płockiem i Biłgoraja przynosi wino, które na stole eucharystycznym zostanie przemienione w krew Chrystusa, by ofiara miłości Chrystusa była udziałem każdego z nas. Składają również dar serca. Koło przyjaciół Radia Maryja w Jarosławiu przynosi wodę dającą życie i służącą do oczyszczenia wraz z modlitwą w intencji najmłodszych, aby ich serca nigdy nie zostały zabrudzone zgubnymi ideologiami współczesnego świata. Koło przyjaciół Radia Maryja z Łukowej koło Biłgoraja przynosi miód. Niech słodycz tego miodu przypomina słodycz naszej wiary. Również w procesji z darami przychodzą przedstawiciele parafii świętego Wawrzyńca w Żółkiewce wraz z darem serca na Radio Maryja. Również przedstawiciele parafii świętego Franciszka Ksawerego z Krasnego Stawu wraz z darem serca. Wszystkie ofiary składane na tace są przeznaczone na utrzymanie katolickiego Radia Maryja i telewizji Trwam.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, którym nieustannie oświecał świętego Antoniego, głoszącego Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jest Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, naszym arcybiskupem Stanisławem, biskupami tutejszej diecezji oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Antonim z Padwy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem gotów, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta będzie rozdzielana tu przy bocznym wyjściu na placu między sanktuarium a klasztorem, na galerii przy wielkich schodach, jak również tu w sanktuarium przez środek kościoła. Bardzo prosimy zrobić przejście. Oh.
nam swe ciało obdarzaj skarby łaski zła na wiernego, że się módlmy się. Panie nasz Boże, niech przyjęty przez nas najświętszy sakrament podtrzymuje w nas wiarę, którą głosili apostołowie i której troskliwie strzegł święty Antoni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
w rodzinie Radia Maryja zawsze ofiarujemy to wszystko i zawierzamy nasze życie Maryi. Dlatego teraz znamy tę modlitwę, dlatego teraz właśnie tą modlitwą Matce Bożej się powierzmy. Maryjo niepokalana, zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Z radością chciałem przekazać błogosławieństwo, którego udzielił Ojciec Święty Franciszek wszystkim pielgrzymom, którzy nawiedzają sanktuarium świętego Antoniego w Radecznicy z okazji jubileuszu 350-lecia objawień świętego Antoniego na radecznickiej ziemi. Tego błogosławieństwa Ojciec Święty Franciszek udzielił kilka dni temu również dla nas, ojców Bernardynów, opiekunów tego sanktuarium, wypraszając przedstawienie świętego patrona, obfitość łask Bożych oraz nieustanną opiekę Matki Najświętszej. Sam osobiście to błogosławieństwo podpisał i to błogosławieństwo otrzymujemy przy pomocy ojca Azariasza, kustosza kalwaryjskiego sanktuarium u Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na zakończenie chciałem wyrazić moje serdeczne podziękowanie księdzu arcybiskupowi Stanisławowi za to, że tutaj razem z nami pielgrzymuje do świętego Antoniego, że również w tym miejscu on razem z nami przy pomocy świętego Antoniego pomaga nam odnaleźć to, cośmy pogubili jako Polacy, jako naród, jako katolicy, jako chrześcijanie, jako zakonnicy, jako księża, jako świeccy i duchowni. Bardzo serdecznie również dziękuję telewizji Trwami, Radiu Maryja, ojcom redemptorystom na czele z ojcem Tadeuszem i wszystkimi osobami świeckimi zaangażowanymi w posługę i wszystkie dzieła, które powstały przy radiu i przy telewizji. I wszystkim wam, siostry i bracia. I wszystkim wam, siostry i bracia, przybyłym z bliska i z daleka, na czele z kapłanami zakonnymi i diecezjalnymi, wszystkim siostrom zakonnym, wszystkim, którzy wybrali to miejsce jako miejsce swojego dzisiejszego pielgrzymowania. Niech przemożna opieka świętego Antoniego sprawi, by współczesny świat rozwijał się w pokoju, by ten pokój zakrólował w Europie tej środkowej i na Ukrainie i gdziekolwiek go brakuje. By ten pokój, by święty Antoni kształtował nowe pokolenia Polaków i był wzorem prawdziwie religijnej i patriotycznej postawy nas, chrześcijan, Polaków, współczesnej Europy i Polski. Święty Antoni
patronie tego miejsca, patronie tego, co warto w życiu odnaleźć. Podpowiadaj nam wszystkim, czego szukać i co odnaleźć warto, by w życiu, byśmy w życiu nie pobłądzili, ale odnaleźli prawdziwe szczęście, jakie świat dać nie może. Święty Antoni z Padwy, módl się za nami. Wszystkie nasze osobiste intencje, nasze prośby, wszystkie intencje nowennowe składane tu w sanktuarium przed łaskami słynącym wizerunkiem świętego Antoniego, intencje, które nosimy w naszych sercach, w intencji Radia Maryja, ojca Tadeusza, w intencji księdza arcybiskupa, w intencji wszystkich kapłanów zgromadzonych tu przy ołtarzu, w intencjach wszystkich radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam, módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, za wszystkie łaski wyproszone przez świętego Antoniego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, na zawsze i na wieki wieków. Amen. Nobis beate Antoni, undi gnevitiamur promissionibus Christi. Oremus, ecclesiam tuam Deus beati Antoni, confessoris tuat fedoctoris deprecatio votiva letifice, ut spiritualibus semper muniatur auxins, et gaudis per fruimeratur eternis, per Christum Dominum nostrum. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.